subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość Radia 7. Przy mikrofonie Urszula Adamczyk. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj w studiu jest ze mną burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński. Dzień dobry. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. I nie będziemy rozmawiać o koronawirusie. Bardzo się cieszę, chociaż jest to ważny temat, ale nie jest to jedyny problem, z jakimi borykają się samorządy. Sytuacja w powiecie działdowskim i w Działdowie jest na razie pod kontrolą, nie mamy przypadków zachorowań, prawda? Potwierdzam. No mieliśmy nie rozmawiać, ale proszę tak krótko powiedzieć, jaka jest atmosfera w Działdowie? Chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy ze zrozumieniem podchodzą do problemu i starają się stosować do zaleceń, które płyną z rządowych komunikatów, ale również my samorządowcy przyłączamy się do akcji Zostań w domu. Nasi mieszkańcy są odpowiedzialni i pewnie dlatego jesteśmy jednym z tych powiatów, który jeszcze nie ma osoby zarażonej koronawirusem. Życzę Panu, wszystkim mieszkańcom i sobie, żeby tak zostało. Dziękuję. I żebyśmy za kilka tygodni, podsumowując temat epidemii, mogli stwierdzić, że takiego przypadku w powiecie działdowskim nie było. Tematem naszej rozmowy i powodem, dla którego Pana zaprosiłam dzisiaj do studia, jest decyzja, jaką podjęła Rada Miasta i władze samorządowe Działdowa, dotycząca zespołu szkół numer 2, zespołu szkół w Działdowie, na które składa się szkoła podstawowa numer 4 i drugie liceum ogólnokształcące, a mianowicie władze postanowiły rozwiązać zespół i utworzyć dwie oddzielne placówki w jednym budynku. Decyzja niezrozumiała dla rodziców, przynajmniej rodzice, którzy do nas wystosowali list otwarty, tak uważają, że decyzja, która nie ma żadnego uzasadnienia, boją się o to, jak wpłynie na uczniów, jak wpłynie na nauczycieli i jak wpłynie na pracę placówki. Bo zdaniem rodziców, po co się zmienia coś, co dobrze funkcjonuje? No właśnie, panie burmistrzu, po co się zmienia coś, co dobrze funkcjonuje od 20 kilku lat? Ja może najpierw chciałbym sprostować. Nie ma takiej decyzji. Jest projekt uchwały, który został wysłany do związków zawodowych, pomimo tego, że ustawa nie nakłada takiego obowiązku, przy rozwiązywaniu zespołów szkół nie nakłada obowiązku konsultacji z związkami zawodowymi czy ze środowiskiem szkolnym. My postanowiliśmy działać w sposób transparentny i rozpoczęliśmy nasze konsultacje od wysłania uchwały do działających przy naszych działdowskich placówkach związków zawodowych. No i nieszczęśliwie zastał nas koronawirus, stąd też przeniosła się ta dyskusja do mediów społecznościowych. Proszę Państwa, jest to propozycja nawet nie rozwiązania, tylko tak z reorganizacji zespołu szkół numer 2. Ta reorganizacja polegałaby w sumie na tym, że dwie wchodzące w skład zespołu szkoły, szkoła podstawowa numer 4 i liceum ogólnokształcące numer 2, odzyskałyby samodzielność organizacyjną. Te szkoły by funkcjonowały dalej jako dwie niezależne jednostki, które no, miałyby dwóch niezależnych od siebie dyrektorów i oczywiście dwa niezależne budżety. Czy z tego wynikają jakieś korzyści? Wynikają i to bardzo duże, dlatego że chcę powiedzieć Państwu, że szkoły ponadpodstawowe, prowadzenie tych szkół nie jest obowiązkiem własnym gminy, miasto Działdowa. I dopóki gmina jest bogata, dopóki gmina ma duże przychody, to może się zajmować prowadzeniem szkół. Natomiast, Szanowni Państwo, w obecnej sytuacji, kiedy koszty oświaty rosną w zastraszającym tempie, a do tego spodziewamy się dosyć ogromnego spowolnienia gospodarczego związanego z koronawirusem, dzisiaj prowadzenie przez gminę szkoły ponadpodstawowej, czyli zajmowanie się zadaniem, które nie jest zadaniem gminy, jest bardzo dużym luksusem i chcę powiedzieć, że w perspektywie 2-3 lat nie będzie nas na to stać. Jak to się w ogóle stało, że gmina, że miasto prowadzi szkołę ponadpodstawową, szkołę średnią? Tak jak pan mówił, w większości przypadków jednak jest to zadanie powiatów i w naszym regionie większość szkół średnich są szkołami, nad którymi czuwają starostowie. Nie w większości, tylko we wszystkich przypadkach jest to zadanie powiatu. Ja chcę powiedzieć, że oczywiście są powiaty grodzkie, czyli są to duże miasta takie jak Olsztyn i one prowadzą szkoły średnie, to jest ich obowiązkiem. Natomiast takie gminy miejskie jak Działdowo, czy gminy miejskie, czy wiejskie jak Rybno, czy Mława, nie jest to ich zadanie. Mamy w regionie kilka przypadków, na przykład gmina Strzegowo, gmina Radzanów i gmina Glinojeck prowadzą licea.
tak, z tym, że zakładam, że w tych wszystkich przypadkach jest podpisane porozumienie z powiatem, które reguluje wszystkie kwestie związane z finansami. My takiego porozumienia nie mamy i między innymi rozwiązanie zespołu szkół i stworzenie dwóch odrębnych jednostek organizacyjnych ma prowadzić do tego, żeby po pierwsze albo podpisać takie porozumienie z powiatem działdowskim, gdzie powiat działdowski, zakładam, będzie dokładał brakujące pieniądze do kosztów funkcjonowania drugiego liceum ogólnokształcącego, albo druga wersja, powiat działdowski przejmie tę szkołę i będzie dalej ona funkcjonowała, ale organem prowadzącym nie będzie wtedy gmina, miasto Działdowo z burmistrzem, tylko będzie oczywiście pan starosta i powiat działdowski. O jakich pieniądzach jest mowa? Ile co roku dokłada gmina Działdowo, miasto Działdowo do liceum? My w naszych kosztach nie uwzględniamy kosztów inwestycyjnych i majątkowych. Te koszty inwestycyjne i majątkowe w ciągu ostatnich 4 lat to jest ponad 650 tysięcy, gdzie między innymi pobudowaliśmy windę, wykonaliśmy dokumentację, modernizację oświetlenia, remonty sal lekcyjnych, bieżnię lekkoatletyczną. Jest to kropla w morzu potrzeb i wiem, że ta szkoła wymaga kolejnych remontów. Natomiast same funkcjonowanie placówki, mówimy tutaj o drugim liceum, to jest roczny koszt około 1 600 000 zł. Natomiast subwencja jak w żadnej szkole nie jest wystarczająca i gmina miasto Działdowo rocznie dokłada około 200 000 zł. I teraz z jednej strony mamy rodziców, którzy przychodzą do burmistrza i mówią: panie burmistrzu, my chcielibyśmy, żeby w tej szkole kupić szafki do szatni, takie nowoczesne, a z drugiej strony mamy placówkę, którą prowadzimy, a której nie powinniśmy prowadzić. I ja myślę, że te rozwiązanie, które ja proponuję, a one nie ma tak naprawdę żadnych konsekwencji, jeśli chodzi o sferę prawną dla uczniów i rodziców, jest najlepszym rozwiązaniem, bo my i tak będziemy musieli, jeśli nie za rok, nie za dwa, to za kilka lat będziemy musieli zadać sobie pytanie, co dalej. Czyli rozumiem, że ten rozłam, tak to nazwijmy, jest potrzebny, żeby szkoła była szkołą oddzielną, samodzielną i wtedy może pan podjąć rozmowę ze starostą na albo dofinansowanie, albo przejęcie tej szkoły. Czy te rozmowy nie są możliwe teraz, gdy szkoła jest w zespole? Takie rozmowy my wstępnie już prowadziliśmy w momencie, kiedy zastanawialiśmy się nad innym wariantem. Ja przypomnę państwu, chcieliśmy przenieść pod szkołę podstawową nr 1 do szkoły podstawowej nr 4, natomiast liceum przenieść do budynku przy ulicy Jagiełły i przekazać panu staroście. I chcę powiedzieć, że jest bardzo duża wola ze strony pana starosty, jest bardzo duże zrozumienie. Pan starosta zdaje sobie sprawę z tego, że to jest zadanie własne powiatu, przed którym się nie ucieknie. Natomiast wracając jeszcze do samego podziału, ja chcę zdementować wszelkiego rodzaju informacje, które się pojawiają o tym, że dzieci nie będą mogły pisać matury, że dzieci nie będą mogły dokończyć nauki w tym budynku, że się nauczyciele zmienią, że ktoś będzie zwolniony. Jest to, proszę państwa, ewidentna nieprawda, ponieważ my w uzasadnieniu do uchwały wyraźnie zaznaczyliśmy, że tak naprawdę nic się nie zmieni poza dwiema pieczątkami i tablicami, które pojawią się na budynku, które będą informowały, że mamy dwa nowe podmioty prawne, dwie nowe placówki szkolne. Rodzice mają duży żal do władz, że nie było żadnych konsultacji w tym kierunku, że nikt nie zadał pytania rodzicom. Konsultacje się rozpoczęły. Ja przypominam, te konsultacje nie są potrzebne, ponieważ jest to tak naprawdę zmiana formy prawnej. Te konsultacje nie są potrzebne, nikt nie wymaga, ale my te konsultacje rozpoczęliśmy. Natomiast ponieważ nas zastał epidemia koronawirusa, więc te konsultacje przeniosły się do internetu. I proszę państwa, pomimo tego, że w niektórych komentarzach jestem obrażany i są to czasami naprawdę niewybredne komentarze, to ja to czytam i ja to traktuję jako formę konsultacji, formę wypowiedzenia się i na każde merytoryczne pytanie, które się pojawiło w tej dyskusji internetowej, rodzice będą mieli odpowiedź. Jeśli nie za pośrednictwem Radia 7, to na pewno za pośrednictwem pisma, które przygotowujemy zarówno do rodziców, do uczniów, jak i do wszystkich pracowników tej placówki. Mam tutaj na myśli zarówno nauczycieli, jak i pracowników obsługi i administracji, którzy powinni spać spokojnie. No bo kolejny zarzut jest taki, że wcześniej nie było mowy o reorganizacji, a nagle, gdy pojawia się epidemia, więc wszyscy są zajęci innym tematem, miasto decyduje się na taki krok. To ja myślę, że to
osoby, które taki zarzut stawiają, nie wsłuchują się w głosy płynące ze strony samorządu, bo my o organizacji oświaty mówimy już od kilku ładnych lat i po prostu ktoś przespał ten moment, kiedy była dyskusja, a ta dyskusja praktycznie toczy się już od momentu, kiedy likwidowaliśmy gimnazja, pojawiały się różne pomysły i ten pomysł, który dzisiaj wprowadzamy, to tak naprawdę jest pomysł również radnych opozycyjnych, którzy jeszcze mieli pomysły bardziej daleko idące. My to zweryfikowaliśmy, do tego stopnia ograniczyliśmy koszty społeczne, żeby wszyscy mogli spać spokojnie. Czy jest czarny scenariusz, że liceum przestanie istnieć? Ja myślę, że musimy tutaj sobie otwarcie powiedzieć. Jeżeli będzie opór ze strony no nie wiem, ze strony środowisk różnych i jeżeli nie doprowadzimy do tego, że dzisiaj uporządkujemy tą oświatę i tą część, która należy do powiatu, przekażemy do powiatu, a ta, która należy do miasta, ma zostać w mieście. Jeżeli my tego dzisiaj nie dokonamy, być może to mnie nie będzie dotyczyło, bo może to się pojawi za 4, za 5 lat. Ale proszę Państwa, my przed tematem nie uciekniemy, ponieważ gminy, miasto Działdowo nie będzie stać w perspektywie, nie wiem, 5, 4, 3 lat na to, żeby utrzymywać placówkę, której koszty utrzymania z roku na rok będą rosły. To jest pierwsza część. A druga część, proszę pamiętać, że to się nie dotyczy tylko tej szkoły, ale wszystkich szkół, że liczba etatów w danej szkole jest zależna od liczby dzieci, to każdy powinien wiedzieć. Jest to proste działanie matematyczne, czyli liczbę dzieci, które przychodzą do szkoły, na przykład do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dzielimy przez 25, powstaje nam tyle klas, te klasy mnożymy razy liczbę godzin wynikającą z ramówki, no i to daje nam etaty. I teraz, Szanowni Państwo, jeżeli nie będzie dzieci, to nikt Państwu nie zagwarantuje tego, że ta szkoła będzie funkcjonowała. Natomiast w strukturach powiatu będzie o wiele łatwiej zagospodarować tych nauczycieli. No właśnie, powiedzmy jeszcze parę słów o tych etatach. W tym momencie czy nauczyciele, czy dyrektorzy, dyrektor i wicedyrektorzy pracują w zespole szkół. Jeżeli to się zmieni, jeżeli zmieni się ta struktura, jak będzie wyglądała sprawa z etatami? Liczba się zmniejszy, zwiększy? Kto będzie dyrektorem poszczególnych szkół? Kto będzie dyrektorem, to nie jestem w stanie Państwu odpowiedzieć, ponieważ jeżeli dojdzie do podziału zespołu, zostanie rozpisany konkurs na dyrektora jednej i drugiej placówki. Ten konkurs jest transparentny. Ja już dzisiaj zapraszam dyrektorów zespołu szkół, a tych dyrektorów jest oczywiście dyrektor główny, dwóch wicedyrektorów do wzięcia udziału w tym konkursie. Dyrektorów będzie tyle samo. Ani jednego etatu więcej nie chcemy tworzyć, ale też nie chcemy likwidować żadnych etatów. Uczniowie nadal będą mogli korzystać z tych samych sal, prawda? Zarówno licealiści, jak i uczniowie podstawówki. Ale rzeczywiście i z boiska, i z sal, i z wszystkiego, co jest do dyspozycji tej szkoły. My nic tej szkole nie zabieramy, ani jednego komputera, natomiast wygenerowane pieniądze. Tam jest tyle potrzeb remontowych, oszczędności, one dają nam duże możliwości. Od kiedy zmiany wejdą w życie, jeżeli wejdą, jeżeli ta decyzja zapadnie? Moim założeniem jest, żeby te zmiany weszły od 1 września. Oczywiście mówimy tu o zmianach organizacyjnych, o powołaniu dwóch nowych placówek, natomiast o finansowaniu zakładam, że to będzie wynikało już z porozumienia. Gmina Miasto Działdowo zakłada ponoszenie w dalszej części, no jeżeli będzie to możliwe, to podpisanie takiego porozumienia, żeby nie tworzyć jakichś rewolucyjnych zmian w budżetach zarówno gminy Miasto Działdowo, jak i powiatu działdowskiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za przedstawienie tych wszystkich argumentów, a państwa zapraszam na rozmowę jutro. Przedstawiciel rodziców przedstawi nam argumenty drugiej strony. Bardzo dziękuję. Moim gościem był burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Urszula Adamczyk. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Radio 7.